Witajcie, kochani. Widzicie taki skład? No, nie jest to skład góralski. Dziwny instrument za mną. Coś w rodzaju krzyżówki, stołu z grillem. Ale na tym grillu jest strasznie dużo takich tego rusztu i teraz trzeba na każdy ten ruszt trafić. Będziemy dla was dziś chcieli zagrać wiązankę melodii z jednego słowackiego regionu, mianowicie z tak zwanego Podpolania. Podpolanie to jest bardzo żywy, ciekawy i oryginalny region leżący w środkowej Słowacji pod masywem Rudaw Słowackich z kulminacją Polany, 1400 metrów nad poziomem morza, ostatni wulkan w Karpatach. Region niezwykle żywy, ciekawy i mający wiele wspólnego z Podhalem w mentalności ludzi, a w muzyce wiele motywów się tam powtarza, choć w prostej linii jest to około 100 km, ale serce takiej karpackiej, pasterskiej kultury i zbójnickiej, gdzie śpiewki mają tą samą tematykę, co na Podhalu, oprócz liryki i słów o życiu codziennym. Mamy tam tak samo o bitce, o trudnym żywocie i to nas bardzo blisko łączy. Niedawno jak właśnie w niedzielę wróciliśmy z Oczowej, z takiego małego festiwalu. A to, co wam dziś chcemy pokazać, to jest wycinek niewielki z tego regionu Słowacji, który ma swoiste bardzo formy, no, nazwijmy je góralskimi, oprócz tego czardaszowe, no bo przecież jest to kiedyś, jakby nie było dawno, węgierska, uherska strona. Pasterstwo do dziś dnia tam mocno się trzymie. Zinteca jest taka sama jak u nas, bunt jest taki sam jak u nas. I ludzie, ciupaga w gości, nóż za pasem, pistolet, to ich cieszy. Nie Bronisław? Górol musi to mieć w gości, bo tak to jest, nie Górol. Resztę się nie będę rozgadował. Zaczynamy. Chujara, to jest tam, stamtąd pochodzi instrument o trzech dziurach, no bo by więcej się nie dało palcami objąć. Tu jest gwizdek, a do tego gwizdka doprowadzić powietrze potrzebny jest wentyl z drugiego kawałka bzu, bo ona jest wykonana z czarnego bzu. No i w nocy baca nasza się tam se na tym przygrywa, to echo daleko niesie. Przepięknie słychać. I na tej bazie, tej tonalnej bazie, która jest na tej fujary się wydobyć, większość tych starych pasterskich melodii z Podpolania jest oparta. Thank you.
Moi drodzy, dla tych, co trochę oglądali występów regionalnych na festiwalu w Zakopanem, przypomnę, że to jest taki, ten region posiada taki charakterystyczny letni strój pasterski, męski, gdzie gacie takie szerokie jak spódnica wyglądają, jak są nogawki złożone, kierce, czasami pod tym buty wysokie, goły brzuch do piersi, serdoczek też taki inertubka poza ziobra i taki mały kapeluszek na głowie, z tyłu tu na razu ładle za potylicę zachylony, opasek na trzy klamerki, za opaskiem chustka z fantazją przewieszona i czarna kabalicka, tak jakby miniaturowo góralsko czarnocuska. Świetnie wyglądają, dobrze się wlekutko tąsi, nie dopłacą się, nie tak jak sukniane portki wymyślimy, ale oni na zimę mają sukniane portki takie same, no nie wyszywane bogato, ale mają tak samo skrojone i kyrpce. I nawet wpadli na taki genialny pomysł jak nasi tu kiedyś, że zamiast obijać rzemieniami gęsto, to mają taki sztrajhulec, jak mój tata to nazywał, to znaczy taki kuń sztrajhot i Bronisław to będzie wiedział, o co chodzi. Rakalec i setrylnie nogi, to się mu zakłada takie skóry. No tak ci chłopy wyglądają jak w tych strajhulcach. Ale na ten sam sposób pomysł wpadli, co nasi pozwalali. Temu jesteśmy tak dość daleko, a przy tym tak blisko. Thank you.
Thank you.